kochani, witam Was na moim kanale. Dzisiaj nie przychodzę z gotowaniem ani pieczeniem, przychodzę z pomysłem na podanie owoce. Dzisiaj zrobię przepiękną papugę wykonaną z ananasa i będą podane kawałki ananasa, ale do środka możecie włożyć też truskawki lub inne owoce, niekoniecznie wykorzystać ananasa. A w drugiej części pokażę Wam, jak przygotować przepiękną deskę wędlin i serów. Ja ułożę ją w bukiet kwiatów. Wspaniale wpasuje się w okres przedświąteczny, wielkanocny, ale możecie ten pomysł wykorzystać na wszelakie imprezy, parapetówki, imieniny, urodziny, ale także świetnie się sprawdzi na zwykłe śniadania niedzielne z rodziną. Mam nadzieję, że te pomysły przypadną Wam do gustu, wypróbujecie. Więc cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak zaczynamy! Do wykonania papugi z ananasa będzie potrzebować jednego ananasa, wykałaczki, ziele angielskie, paprykę lub też ja mam tutaj truskawkę. Na początek odkrawamy tak mniej więcej, aby tutaj głowa wyszła, to tak 3/4 ananasa. Tą część odkładamy. Żeby wyrównać, prosto na wstawku musimy sobie spód tutaj troszkę odkroić. O, teraz będzie stał bardziej stabilnie. Ja mam tutaj taki przyrząd, aby wyciągnąć sobie tego ananasa. Musimy wbić w środek. I teraz będziemy kręcić. Jeżeli nie macie takiego przyrządu, możecie po prostu łyżeczką lub nożykiem powycinać. Jest to duże zabawy, ale takie kawałeczki możecie sobie wyciąć. Nie musicie kupować specjalnie takiego przyrządu. Chociaż to naprawdę ułatwi Wam pracę. O, już chyba. I teraz no, trzeba troszeczkę siły. O, ale już mamy. Możemy sobie tą zostawić część tutaj. To Wam nie przeszkadza. Możecie wyjąć ten środek, tego po prostu nie jemy, ale ja sobie to zostawię, będzie bardziej stabilniejsze. Może tą papugę tutaj sobie przymocuję. Zobaczymy jeszcze. Teraz wyciągam ananasa. Ananasa pokroimy sobie w kawałeczki. Myślę, że takiej mniej więcej wielkości. Przekładamy do miski. Teraz z tej części musimy odkroić sobie solidną taką skórę, bo z tego będziemy tworzyć głowę naszej papugi. Także odkładam sobie tą część. To jest troszeczkę zabawy z tym, ale efekt naprawdę wspaniały. To sobie ścinamy. Tutaj sobie otworzymy. Górę musimy sobie wrzeźbić troszkę, zaokrąglić. No troszeczkę musimy się tutaj pobawić. Jeszcze takie wgłębienie zrobię. I teraz tutaj te wszystkie liście musimy sobie podcinać. I cały kołnierz w koło. Tak mniej więcej do tej części tutaj.
Te długie pasma muszą zostać. I tak po prostu musimy poodcinać te liście. Do tej sałatki również możemy wykorzystać inne owoce, nie tylko włożyć z powrotem pokrojonego ananasa, ale także i truskawki. Bierzemy sobie truskawkę, odcinamy czubek. Tu mam przygotowane już dwie wykałaczki w środku i nabijamy. Teraz tylko sobie tutaj włożę ziele angielskie. Wdrążę. O. Teraz musimy wbić sobie dwie wykałaczki. Spróbujemy teraz wbić tutaj w brzeg naszej skóry od ananasa. Wkładamy owoce do środka. Tak, moi drodzy, prezentuje się skończona nasza papuga. Mam nadzieję, że zaczerpniecie tej inspiracji. Możecie tutaj, tak jak wspomniałam wcześniej, włożyć inne owoce, borówki, czy też truskawki pokrojone w kawałki. To już zależy od Waszej inwencji, upodobań i co lubicie serwować swoim gościom. Mam nadzieję, że ten przepis, a w zasadzie nie przepis, tylko sposób podania owocy spodoba Wam się i wypróbujecie. Jest to bardzo proste w wykonaniu, a naprawdę niezwykle efektowne. A ja z tego miejsca życzę Wam smacznego, potem i więcej inspiracji. Zapraszam Was oczywiście na mój kanał, korzystajcie z moich przepisów, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, a my widzimy się w kolejnych filmikach. Do zobaczenia! Pa! Ułożenia deski wędlin z serem będziemy potrzebować oczywiście ser żółty w plastrach, kilka rodzajów wędlin, rzodkiewka, kawałek papryki czerwonej, ogórek zielony, no i oczywiście deska lub jakiś półmisek, na którym będziecie układać tą kompozycję. Pierwsze, co musimy zrobić, to przekrójmy sobie ogórek na pół. I musimy zrobić łodyżki do naszego bukietu. Pokroję w paski. O. Wykręcam sobie taki pałąk. I z drugiej strony tak samo. Wyrównam z jednej strony, z drugiej strony i mamy kokardę. Odkładam na bok. Z rzodkiewek wykroimy sobie kwiatuszki. Bardzo proste. Nacinamy do środka po przekątnej taki zygzak. O, i mamy gotowy kwiatuszek. I teraz tak, wzdłuż sobie układamy łodyżki. Zrobimy sobie tak, aby ten bukiet wędlin i serów był taki rozłożysty. Zwijamy na pół plaster szynki i formujemy różyczkę. I układamy o, w ten sposób. I tak możemy. Teraz biorę sobie salami. I zwijamy tak nieregularnie. Możemy sobie tu. Możemy przekroić sobie taki większy plaster na pół.
nakładamy jeden na drugi, zwijamy bardzo ściśle i mamy taką mniejszą różeczkę. Możemy sobie przekroić taki pasek, nacinam na środku i przewiniemy sobie jak faworka. O. Wyjdzie nam też taki nieregularny kwiatuszek. Tak zwijamy. Teraz pokażę Wam, jak w prosty sposób można zrobić innego kwiatka, czyli taki plaster szynki czy też wędliny składamy na pół, nacinamy wzdłuż grzbietu, tam gdzie jest złożone, takie paseczki, i zwijamy w ten sposób i mamy takiego kwiatka. Rzodkiewki możemy sobie tak mniej więcej gdzieś tutaj podokładać, a na łodyżki włożymy kokardę. I tak prezentuje się deska wędlin wraz z serem. Możecie także dołożyć tutaj koperku czy też pietruszki, będzie to też efektownie wyglądać, lub też kiełki. Kiełki mamy przeróżne, mamy też kolorowe kiełki, także to już zależy od Was, co użyjecie. Mam nadzieję, że ten krótki sposób na ułożenie deski z wędlinami i serem spodoba Wam się, wypróbujecie, przetestujecie na zbliżające się święta Wielkanocy, ale i nie tylko, bo taka deska wędlin jest oczywiście mile widziana także na wszelakich imprezach.